Na poprzednim odcinku wraz z Dave'em uznaliśmy, że muszę zrewanżować się na mojej dziewczynie i po prostu, prawda, zrobić jej trola związanego z, prawda, naszym związkiem. Dzisiaj mi Dave w tym pomoże. Jeżeli wam się odcinki podobają, zostawcie łapkę w górę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jest dzisiaj ze mną Dave gdzieś. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Dewik, a witam was wszystkich bardzo na moim kanale. Jak wybieg, ja tam patrzę i nagle wybiegasz tam z boku, na takim sprincie. Dobra, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek to jest taki, słuchaj Dewik, bo do ciebie też mówię, no, że w dzisiejszym odcinku po prostu sprankujemy moją żonę, moją byłą dziewczynę, teraz żonę już, prawda, bo ona, prawda, zrobiła na mnie takiego niefajnego pranka, że się wyprowadza i tak dalej, więc postanowiłem, że się zrewanżuję i dzisiaj oficjalnie na trolu z nią zerwę powiem jej, że to jest koniec, że już dłużej tego nie mogę znieść. Owca. Ty, faktycznie, terrorystka. O, owca, patrz, no co ty zrobiłeś? Wysadziła się, sorry stary, ale ona się wysadziła, nie mogłem na to wpłynąć. W każdym razie, ej, wiesz w ogóle gdzie jest Emilia, bo ja nie wiem. Czekaj, Zaj. Emilia? Nie, tak się nie odezwie, bo to Emilia. Nie ma... Ale czekaj, bo ona mówiła o jakimś barze, że siedzi w barze, nie? Czy dobrze słyszałem? Wow, to smutny wieczór musi być. To jej teraz dowalimy do pieca. Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ona... W jakim barze? To nie ma baru w ogóle. A nie, już wiem jaki bar. Czekaj, nie. Bar już wiem jaki. Tam koło portu, koło... no, w tym porcie, co my robiliśmy, tym tam, wiesz, koło kościoła. O, no, tam jest bar, no. Więc tam pójdziemy, stary, i teraz tak, tego... Ty, zamroziło się to. Aha, bo ja sobie zenchantowałem buty na mroźnego piechura. Pa, i widzisz co mam teraz? Pa. O kurde. To są dalej żelki. O, widzisz, kurde, jak zarąbiste. Kozak fest. Dobra, chodź, bo to nie o to chodzi w tym odcinku dzisiaj. Możemy później porobić sobie jakieś spacery po wodzie. O, dobra, to się strzelę. Słuchaj, jedyne czego od ciebie oczekuję to tego, żebyś po prostu powiedział, jak wiesz, zgadał z Emilią i mówił jej, że no Emilka, no trudno, no czasem tak bywa, wiesz, żeby ona tam, wiesz, myślała, że to jest faktycznie na serio. Ona będzie próbowała to na pewno ze mną biec i mnie przekonywać, że nie, a ja jej wtedy powiem nie, że to nie ma sensu, że to już się nie dogadujemy i tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? Dobrze będzie jak powiesz, że siema. No tak, powiem jej, że siema i tyle. O, jest tu. Siema. Gdzie jest? Jest tam? Czekaj, bo ja nie mam je tam jeszcze, kurczę. Siema. Czekaj, bo ja tam turlam się. Nie słyszę, co czemu. Siema. Siema, jest pani pełnoletnia? Jest. Ej, bo czekaj, bo mnie tam nie ma jeszcze. Dobra, o, jest. A dowodzik jest? O, dzień dobry. Proszę bardzo. Fajny dowódka. Dowódka brzozowa. Nie, dobra, czekaj. To nie o to chodzi, nie o to... O kurczę, ale dostałeś petardę w dziąsło. Przepraszam, Milka, jesteś taka delikatna. Jaka bomba w czoło. Dobra, Emilia, słuchaj, chodź, musimy siąść na tych krzeseł. Dobra, nieważne. Stańmy za na nich po prostu. Na tyle krzeseł, kurde, które mamy tutaj akurat te muszą nie działać. Słuchaj, musimy dzisiaj poważną rozmowę przeprowadzić. Dobrze, że tutaj postawiłaś tego brawca, bo pewnie się przyda. Słuchaj, w ostatnim czasie ciężko jest. Dajwik sobie jakieś krzesło dał. Ciężko jest, no powiem ci, nie dogadujemy się, jest tak drętwo. No chciałem po prostu powiedzieć, że zrywam z tobą. Ej, a czemu ja muszę tego słuchać w ogóle? Co mnie to interesuje? Nie wiem, czemu tu jesteś w ogóle. Dobry prank. Nie prankuję, więc... Emilia, no ja nie będę cię wyganiał z twojego domu, więc ja po prostu się spakuję i się wyniosę po prostu, nie? Ja sobie zamieszkam gdzie indziej. No. Serio? No bo, no ale widzisz sens, żeby to dalej ciągnąć? Nie wiem, jakoś to tak dziwnie wygląda. Aha. No nie żartuję. No wiesz, jeszcze, no te wszystkie pranki takie, no widzę, że tu tak jest taka napięta atmosfera jest, tak. Ja nie chce mi się tego dłużej ciągnąć po prostu, wiesz? Nie kochasz już? Nie kochasz mnie? No już nie. A. Okej. Wiecie, to są chwile. Tak cudowne jak motyle, a zegar chroni czas. Niech tam biegnę, mi tam. Dobra, idziemy się napić, Milkarz. No czasem tak bywa, no Emilia, no ale damy sobie radę jakoś. W sensie, no ty sobie dasz radę, no ja też sobie dam radę. Nie wiem, na mnie. No ale weź, ale no i teraz. A czekaj, Milkarz, a ze mną porozmawiasz? Sobie biorę swoją część łóżka. Dlaczego? Po prostu.
Porozmawiaj ze mną. Z Zapką Dave'em. Dlaczego? Porozmawiaj. Bo idę. Idziesz odpokutować swoje winy? No nie, nie musisz. Poczekaj. Porozmawiaj z Zapką Dave'em. Porozmawiaj ze mną. Z Zapką Dave'em. No kulce. Gdzie wy jesteście? Dave'ik. Ktoś ci go na nie chce rozmawiać. Co ja zrobiłem nie tak? Nie wiem, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No, przy kościele. Dobra. Chodź tutaj. No idę. Kościg, no ale dlaczego ona nie chce ze mną porozmawiać? Ja nie wiem, no ale nie rozumiem, w sensie, no nie rozumiem dlaczego się denerwujesz, Emilia, bo... No tak, ale musiało być, nie ma, tak? Ona ciebie nie słyszy. To gdzie chodź, ona jest? Musisz bliżej, chodź, ona jest daleko już, ona sobie poleciała. No dobra, myślałem, że jest obok ciebie. Poleciała, chodź. Dobra, no już jestem. Pa, ciała tak. Dobra. O kurczę, dobra. Mocny strzał, kierowniku. Mojangu. Spoko, jestem w tym. Zobaczymy, kto będzie kierownik. Ej, dobra, ale ona się chyba nabrała. Chyba się nabrała. W sensie, gdzie jest Mika? Kurde. Tak, czekaj, nie wiem. Szukaj dwa. Milka. Czekaj, ale no. Ej, no. Gdzie ona pobiegła? No nie gadaj, dobra, wiem jak ją przyciągnąć. Czekaj. 2A! Kurde, nie ma. To ty jesteś mistrzunia, widzę, w tym przywoływaniu. No ty dobrze, że psa nie masz, bo by ci pewnie zwiał od razu. Czekaj. Mój mózg trawi, jest w latarni. Chodź. I co? A gdzie to co? Może ona chce skoczyć, ty? Ej, nie skacz, Milka, życie jest piękne. No. Milkacz. Myślisz? Milkacz, porozmawiaj. Eee, co to ma być? Emilia, no ale co ty robisz? Nic. Ale, co ma być? Ła, co cię was interesuje w ogóle? Idę sobie na teren, tak? Kurde. To jest jaki flag. Ale... Nawet nie umiem. Emilka, no dobra, to w sumie bardzo to pozytywnie przyjęłaś, w sumie, tak mi się wydaje. W sumie, to bez problemu. W sumie spoko. Widać, że ma innego tosta na oku. No. Tak, no pewnie tak. Pewnie kogoś już upatrzyłaś. A dobra, no to ja w sumie z tobą nie będę rozmawiał już w sumie, jak tak jest. No nie, nawet nie chcę z tobą rozmawiać. Ej, no. O, chodź tu, Milkacz. Porozmawiasz z Zapką Dave'em? Nie. Dlaczego? Bo nie. Porozmawiaj ze mną! Nie chcę rozmawiać, muszę się odsunąć. Porozmawiaj ze mną! Przeszkadzasz mi, no! Porozmawiaj ze mną! Weź ten miecz ode mnie! Ale jesteś chamska. To i tak by nic nie dało, to i tak ci nic nie da. Kurde, ale nie. Ja idę skoczyć, zostaw mnie, no nie, zostaw ej, Emilia, nie skacz! No, ale flak. Jednego flaka mniej na tej ziemi. Gdzie jesteś, Tościk? Gdzie wy jesteście? No przestań, no! Ja u góry, mówię. U góry, mamy tutaj solówę. Rozwal blok tamten na samej górze. Rozwal blok na samej górze. Proszę cię, przestań, dobra, już. Dobra, no to Milkacz nie bij mnie. Ja ci nic złego nie zrobiłem. No rozwal tak blok na samej górze, nie mogę tam... No rozwaliłem. Dobra, siema. Nie, no nie skacz. Ej, nie! No i koniec z Milkaczem przez dwa. No to z tobą Tościk też, no, cię też trzeba zabić. A miłość aż do grobu. Ej, co jest? Oła, dobra. No nie, Emilka, słuchaj mnie. Nie chcę. No widzisz, ona jest fan. Chodź, musimy porozmawiać, bo... Nie. Bo ja ci muszę coś powiedzieć. Kurczę. Nie, ja nie chcę. A porozmawiasz z Zapką Dave'em? Absolutnie. A porozmawiasz z Zapką Dave'em? Ale fajna Zapka Dave'i. Porozmawiaj z Zapką Dave'em. Dlaczego? Nie. Czemu? No musicie mnie śledzić. Ale gdzie ty idziesz? Bo ty teraz w depresję wpadłaś w tym momencie. Masz tu. Porozmawiaj. No Emilka. Znajdę sobie lepszego faceta. No. Emilka, chodź porozmawiać. Tu. No ale... Nie, dobra. Z Tostem nie musisz rozmawiać, ale z Zapką Dave'em powinnaś porozmawiać. Ty je Felena ma w ręce. No dlaczego z Zapką Dave'em nie chcesz porozmawiać? No weź, ale daj porozmawiać ze sobą. No nie chodź, chcę. Siądź, no ale słuchaj, bo... Dave, o kurde. Zapka Dave ma dużo do zaoferowania w tej rozmowie. Zasłuchaj go przez chwilę. No chociaż z Dave'em pogadaj, no. No właśnie, nie bądź taka. No i tak cię znajdziemy, kurde, ty co ty świrujesz, baba. Prawda. Kurczę, co jest? No co ty robisz, kurde? Niszczysz tylko wszystko. Możesz mi zostawić po prostu, no. No ale Emilka. Jeszcze będzie udawać, że płacze. No, nie, tak naprawdę nie, to już jest w drodze do nowego męża, kurde, Milkacz, nie? Milkacz, w tym momencie to zaraz no, jedną aci odejmiemy. No możecie ze stąd iść! No, to niezły płacz, udawany. Co ty robisz, kurde? W kogo ty się bawisz?
Zeusa, że tymi piorunami walisz. Weź, stań i kurde, porozmawiaj z Zapką Dave'em. No, porozmawiaj ja z nami. Nie, ale nie rozumiesz, że nie chcę. No, ale ty daj sobie, a możesz... z Zapką Dave'em. Nie. Zapka Dave'i chce porozmawiać. Dlaczego nie chcesz z nim porozmawiać? Ty masz tak beznadziejne kryjówki, Emilka. No daj sobie, już daj z nami porozmawiać, nie. Bo... No, idź sobie stąd. Jezus, no i tak to jest właśnie. Porozmawiaj. No i ty sama siebie wysadzasz. No nie, niesz już tutaj. Czy... No i mapę no całą, mapę całą torturujesz. Czemu to niszczysz? Bo mogę. No właśnie nie możesz, nie pozwalam ci. Właśnie, kurde, będziesz z prezesem Mojangu tutaj za, no tego? Właśnie, bo zaraz... Gdzie ona jest? Zaraz... Nie, nie wiem. A wiesz co, Tościk, ja idę. Ja stąd idę. Kurde, ona, no ale stary, widać, to tak nie miało ona wyglądać. W ogóle, ona w ogóle nie uszanowała mojej przyjaźni. No i... Nie dała w ogóle sobie nic wmówić. Wiesz co? I ona mnie chyba w ogóle nie szanuje. No, mnie chyba też w ogóle nie szanuje. Ty, ale stary, czekaj, zatrzymaj się. Bo ja muszę jej powiedzieć, że to jest troll, a teraz jak ja mam to zrobić, nie wiem, gdzie ona jest. Nie, ja cię do niej nie odzywam przez nas do soboty. No weź, ale to czekaj, to powiedz, napisz na czacie, może ten, albo nie wiem, kurczę. Do soboty. O, do słyszy soboty. Nas. Czekaj, jest gdzieś blisko, O, tam jest, dobra, co? widzę ją. Co mówisz, Emilia? A co jest w sobotę? Piękny dzień Boży. Dzień wybaczenia. Weź, Emilka, daj porozmawiać. Daj. No, ale jedną rzecz chcę ci powiedzieć. Jedną rzecz. Mogę? Ale wiesz co, Milkacz, mnie zdenerwowałaś w tym momencie, bo... Daj mi powiedzieć jedną rzecz. Tyle się nagadałaś o przyjaźni między nami. Tyle się nagadałaś o przyjaźni, jak na bankie napadłem. No kurde, a teraz nie chcesz ze mną porozmawiać. Nie chcesz ze mną. No weź, ale daj porozmawiać sobie ze sobą, znaczy z nami tu. Chcesz tam Gersforda jeszcze raz dostać, kurde? Zacznij się. No dobra, no już... No dobra, nie bij jej. Słuchaj, Emilka. No. Dobra, ja sobie idę. Nie mogę z nią porozmawiać, ja ale tutaj rozmawiam. Patrz, kurczę, te krety są bardziej tutaj chętne do rozmowy. Nie, ja sądzę, idę, to chodź, sam chodź. Się dać. Dobra, nie, no to muszę jej to powiedzieć na szybko. To był prank. W zamian za to, że ty mnie ostatnio sprankowałaś. Dostałem petardę, kurczę. Nie wiem, gdzie jestem w ogóle. O, tutaj. Dzień dobry. Siema. Emilka, no weź, ale się nie obrażaj teraz. No, troll za troll, kurczę, ty mnie też sprankowałeś. Nie, no jeszcze raz usłyszałem Fenela i w sobotę, no nie wiem. Banana. Skończysz jak ta ziemia tutaj, no Emilia, wybaczysz mi? Tak, skończę jak ta ziemia. Możesz przestać? Emilia, no słuchaj mnie, zasłysz mnie. Zasłyszuję cię cały czas. No to weź, już może być, okej, wszystko, skończyliśmy pranki? Znowu mam miecz w ręce, znowu chcę się zamachnąć na moje życie. Możemy porozmawiać jak żaba z kobietą. Możemy porozmawiać? Dobra. W tym momencie się obrażam. Do widzenia. Ona chciała mnie uderzyć. Przytulić. Nie, chciałaś mnie uderzyć. Teraz mówisz, że chciałaś mnie przytulić, chciałaś mnie uderzyć na bank. Ale ty teraz kłamiesz. Doskonale wiesz, że nie masz szans ze mną z łuku. No ty... A wiesz co, koniec. Ja chciałam ci wybaczyć. Nie. Wcale nie chciałaś się przytulić. Z mieczem na mnie leciałaś. Z mieczem na mnie leciałaś. Patrz, teraz mnie jabłkiem będziesz biła, no. To był prank, a... Nie, no przecież ty nie umiesz trafić. Ale w sobotę w ciebie już trafię. W sobotę miała ten lepszy wzrok. Więc widzisz, kurczę. Dobra, czyli wybaczasz mi, czyli mnie wybaczasz. No. No dobra, no to chodź, wracamy z powrotem do wioski. Po zamrożę to jezioro, bo mi się nie podoba. Koniec tematu, kurde, człowiek mróz i jazda z tematem. Dobra, chodź. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19 i do zobaczenia też na kanale u Emilki i u Davika. Zapraszam, linki oczywiście są do nich w opisie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.